transportu, jeszcze nie ma transportu. Nie ma transportu, bo nie ma. Ja w ogóle jestem zaszokowana, bo ja wczoraj wieczorem przyjechałam od dzieci i nie wiedziałam o tym. A dzisiaj rano poszłam do sklepu i nie ma wody takiej do picia. W Biedronce nie było. I dlatego przyszłam, tu się dowiedziałam, że tu przywożą. Bo kupiłam taką butelkę wody tylko takiej gazowanej, ale do gotowania zupy to nie mam. I czeka pani na transport? Czekam, no chociaż 2 litry żebym dostała, bo jestem sama. Dużo nie potrzebuję, a nie ma gdzie kupić. Panowie, czekacie na dystrybucję wody? No to już od rana. Już przywiozę 5 minut, nie ma, dostanę tam ludzi tylko z 50, a reszta do domu, a reszta do domu. I tak stoję całymi dniami. Czy ta sytuacja rzeczywiście utrudnia życie mocno? No to tracą ludzie tyle czasu na to wszystko i się denerwują. I to jest naprawdę, że jest, powinna być godzina wyznaczona, że na to i na to godzinę tyle i tyle wody będzie i by każdy tam pobrał, co by miał pobrać i tak jak... I by się na tym skończyła, stoi całymi dniami. Ja bym proponował zająć się sprawą pod czwórką. Tam jest taka sytuacja, że pod czwórką szkołą. Sytuacja, że ktoś idzie, dostaje 2 zgrzewki wody, ktoś idzie, dostaje 3 zgrzewki wody. Jak się idzie, człowiek grzecznie zapyta, czy dla 2 rodzin może dostać zgrzewki wody, to się okazuje, że nie, my nagle możemy wydawać tylko po jednej. No to przepraszam, jest jakiś podział na gorszych, lepszych? Czym jest lepszy ten gości, który dostaje 2 zgrzewki, a ktoś dostaje tylko 1? No, albo dzielimy równo, albo nie dzielimy wcale. Państwo czekacie tutaj przy Piskim Domu Kultury. Jak no długo? Bodajże trzeci raz. Ten ogłoszeń. Miało być o 9, no na 9 nie zdążyłem. O 11 miało być, nie było w ogóle transportu. Później się okazało, że transport był bardzo opóźniony. No teraz czekamy, zobaczymy, czy dojedzie, nie? Panowie mówią, że jeszcze nie ma w tej chwili wody. Więc nie wiemy, jak to dalej będzie. Że było. Ale śmieszne, sprawa nawet nie jest. Zawsze mogą powiedzieć, tak jak powiedzieli mi w tym momencie tam swojego czasu, do rzeki. W rzece woda jest zdrowa. Kto panu tak powiedział? Nieistotne. Nie chcę się wyrażać. Więc no, na pewno nie jest łatwo. A to butelki nawet nie mam. Do herbaty. Ja muszę iść kupić, jak ktoś przychodzi kilka razy, obraca i każe. No też to jest trochę nie tak. Pojemnikach duże, to kto tak dużo ja to winię przede wszystkim uradzi, ja nie wiem. Wodociągi. Może burmistrza to nie, bo on co może to robi, no trudno, no to co zrobić? Co może to robi, taka jest prawda, no. Ale wodociągi to na szubienicę bym powiesiła, że oni dopiero nam dali wczoraj w południe. Wie pani co, to jest przykre, bardzo przykre, no. Bo my powinniśmy wiedzieć już wcześniej i niestety byśmy kupili, mieli, a nie wiadomo, co będzie za tydzień. Czy nie pochorujemy? Niestety, tak może być i wtedy będzie wielki żal. A jak pani sobie radzicie w takich domowych czynnościach? Przecież tej wody potrzeba. Proszę panią, no musimy jakoś. Teraz beczkowozów do umycia. Wczoraj już wieczorem była, no też nie można. Beczkowozów jest to ale sama woda. Ale do picia. To jest woda nie do picia z tego beczkowozu. No nie do picia, no ale do umycia można przygotować i można się chociaż... Ale do umycia to mam już zalewie, po co mam ale mówić. Ale nie, 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 tam ta jest zakażona. No i do umycia nie no chyba. No uważamy, jest zakażona chyba. Jak to jest wiarta z jeziora. To jest jak ale tą wodę też trzeba przygotować do każdych celów, ona nie jest zdatna. To jaka z kranu do umycia, to no, ja mam z kranu. To przygotowana chyba. To przygotowana nadaje, mogę umyć. Nie, z kranu nie nadaje się nie, przygotowana to woda. Przygotowana szkodzić będzie. No to powinna być w ogóle zakręcona woda, żeby nikt nie używał. Bo dzieci jest trudno przytrzymać, że ktoś nie odkręci, dzieciak nie odkręci wody i może się napić. Jak ona powinna jest zakażona, to ona przygotowana będzie szkodzić moim rozumem. Zakręcona, bo przecież no naprawdę ludzie, no to zrozumcie chyba. I co będziesz wtedy robiła? Kupowała i toaletę spłukiwała? Do burmistrza będę chodziła, albo do wodociągu, no skoro o 4 była woda zatruta i dopiero powiedzieli wczoraj o godzinie, ja się o godzinie dopiero 12 dowiedziałam, jak wyszłam od lekarza, że jest woda zatruta, obeszą cały pisz i wody nie ma, z której ja zawsze kupuję wodę niegazowaną, muszę pić wodę, nie było nigdzie. No dzisiaj akurat czekam zawsze w kolejce, żeby dobrać tej wody. No niestety wina jest burmistrza raz, wodociągów drugi raz, burmistrza zwolnić.
powinien mieć do zwolnienia. Kiedy nie może ludzi zawiadomić wcześniej, o coś się dzieje. Przepraszam Państwa, jak długo czekacie na wodę? Godzinę. A czy odwiedzaliście Państwo inne punkty dystrybucji wody? Nie. A chodziliście Państwo po sklepach? Ja chodzę właśnie. W innych punktach też nie ma wody, nie ma. Ludzie czekają od godziny 10 rano i jeszcze nie ma wody. W sklepach tym bardziej nie ma, bo wszystko wykupione. I będziecie Państwo czekać do skutku, rozumiem? Chyba tak, no bo i jakie wyjście, nie? Nie ma wyjścia innego. Jak ludzie mają dzieci czy coś, prawda, to wiadomo, w miejsce nie wymienia takiego dużego, nie? A woda potrzebna. To jest tylko Urzędu Miasta Gminy jest, prawda, odpowiedzialni za takie rzeczy, bo to powinno być tutaj, jak ta cisterka tutaj stoi za straży, to tylko woda się nadaje do przygotowania. I to chyba nie, prawda? Przygotować. No przygotować. I do czego to? No. Do celów socjalno-bytowych, tak jest napisane. Czekacie panowie na wodę? Wodę. Jak długo? Oni sami nie wiedzą, do odwołania. Ale jak długo panowie czekacie teraz na wodę? A teraz z półtorej godziny, a jest tu w beczce woda, ale tylko do micia ta leży po przygotowaniu tam taka ten. Czyli a czekamy, do bo herbaty, była woda, to wieźli, ale szybko rozniosło i teraz miało być pół godziny, ale oni czekają na telefon. Bo butelkowe takie przywożą, że do herbatę można no, gotować, zupę. Czyli nawet się ona napić, bo to ta nałęczanka, no, czy zamina, czy somianka jest. I czekamy właśnie, bo mieli przywieźć, ale coś nie słychać. Jak panowie oceniacie sposób przygotowania tej sytuacji kryzysowej? Bardzo źle. Prawdopodobnie też od czwartku było, a dopiero w poniedziałek ogłoszenia wywieszki powieszały na blokach. Ja się dowiedziałem w poniedziałek wieczorem, synowa Gdańska dzwoniła, bo jej siostra pracuje w sądzie i mówi, czy ja wiem o tym, że woda jest zatruta. A po nie córka we wtorek rano wczoraj dzwoniła, tak Gdańsko mieszka, tato mówi, nie wolno wody używać. Dopiero później ogłoszenia była, to już ukrywana, przecież sobota, niedziela, ja nie wiem, przecież sobie wszyscy gotowali, nie wiem jak tam w szpitalach, przecież to podobno nie wolno ani mieć owoców, ani rąk nie mieć niczego, no, tej wodzie, no. Ten pan był w poniedziałek w kościele, na kolację herbatę se zrobił, to rano do kościoła doszedł i z powrotem mówi, przyszedł, zmierzył, to miał ponad 180 ciśnienie i na 102 niskie to. No, ciśnienie podskoczyło i, no, i słabi byłem i ledwo tam do ołtarza zaszedłem, bo codziennie w kościele jestem. Przyszedłem do domu z badami na rower i do lekarza. No już tam spadło trochę, może ale... Może być, się daje różnie, bo może być nieraz woda gdzieś dostać ta kola i w jednym wypadku mieszkanie w drugim. Nie, naprawdę może za nie tutaj chodzi. Mówi, ale kto dostał to... Tylko, że dlaczego tak długo trzymywano, to mówiono. No. Nie wszyscy wiedzą, co mogą robić z tej wody. Do czego ona jest zdatna? Ta woda jest brana z ujęcia w wiartlu. Jest to woda czysta, przebadana przez sanepid. Natomiast mieliśmy czyszczoną beczkę wczoraj 4 godziny. Przez uzdatniana była. Dzisiaj było brane badania przez sanepid, jeżeli wyjdą w porządku. Woda jest po prostu czysta, no, dlatego jest niezdatna do picia, ze względu na to, że to jest do celów typowo przemysłowych na razie, dopóki sanepid tego nie ustali inaczej. Takie mamy zalecenie, nie mamy pewności, że ta woda jest w 100% zdatna, że tak powiem, do picia. Czyli możemy ją przygotować i na przykład umyć się? Umyć się możemy bez przygotowania, jest to normalnie czysta woda do mycia, natomiast do celów spożywczych nie jesteśmy pewni, czy się nadaje. W ten sposób tak to wygląda. Czy mieszkańcy chętnie przychodzą po tę wodę, czy czekają raczej na butelkowaną? To znaczy do tej pory poszło mi jakieś 3-3,5 tysiąca wody od rana, od godziny 7. Także tutaj są, zobaczymy, pora obiadowa, tutaj też żeśmy byli, dostarczaliśmy do szkoły czwórki. Wodę właśnie do gotowania, czyli do obróbki, wiadomo, warzyw, ziemniaków, jak najbardziej są wskazane, tak? To jest normalnie czysta woda.